Dzień dobry. No właśnie, przyszedł Krzysztof i pół włożyłem kebaba na patelni, żeby się podgrzał i pokrywkę, żeby Krzysztof, bo ciepło, żeby zjeść. To właśnie wczorajszy kebab. Jeszcze przyprawy do od pizzy. Ketchup ten dałem, żeby lepszy był. Tam trochę oleju wlałem. Dobrze. Ciepły ten piecyk jest, to dobrze. Nagrzeje się. O, sałatka, cebulka. O, to pomidorek. A. Dobrze tak trochę się podgrzało, nie się nie przypaliło, tylko takie chrupiące się zrobiło. I ogórek. I dziękujemy za tę osobę, która wysłała kebaby. A traktor się odpalił. Nie odpalił się traktor. No. Albo ciągnik. Halo. Co mówisz? Aha, prawda. Mówisz dokładnie. Dobre. Najśmieszy
A pizzy to była prawa, to jeszcze dołożyłem, żeby lepsze było. To mój? Halo. No. O, tak, ta godzina to obiad. Druga będzie zaraz. A. A miałem wcześniej. Kaprala. Pozdrawiam z jednostki skarbowej. Wszystkich żołnierzy pozdrawiam tam. Kaprala. Całą jednostkę kapitanów i kapitanów, wszystko po prostu ich, i życzę im ogółem, jak to się mówi, dzisiaj dzień wiosny, wszystkich żołnierzy pozdrawiam. To w jednostce powinni być kebaby. Na stołówce powinni wszyscy żołnierze jeść kebaby. Bardzo dobry. I chorąży też zdąży zjeść kebaba. Ja będę biegać z jednostki na ten i wszyscy będą kebaby jeść.
Na wiosnę trzeba jeść kebaba. Żeby była lepsza wiosna. Radosna. A już pół zjadłem. I ogółem chciałem a dzisiaj o uczniów mają wagary dzień wiosny z laskami uciekają ze szkół na będą jeść kebaby do kina bo kiedyś uciekaliśmy do kina parę osób i siedzieliśmy w kinie i ogółem no słoneczko rozpogadza się trochę może będzie cieplej bo jak byłem w sklepie to taki wiaterek ładny był ale teraz będzie lepiej już no wszystkiego dobrego wszystkim.